Postaram się najpierw przybliżyć tutaj te rozwiązania. To są opracowania Łukasiewicz Instytutu Elektrotechniki. Opracowanie zespołu pracującego w Warszawie, ładowarka elektryczna. Opracowanie Departamentu Produkcyjnego, to jest zbiornik na wodór. On jest przeznaczony do ładowania, do zasilania pojazdów. W tej chwili ciśnienie robocze to jest 300 barów, odporność na zniszczenie 480. Właściwie dążymy do 800, ale to jeszcze przed nami. Tutaj musimy dopracować pewne elementy konstrukcyjne, tak żeby można było to już bezpiecznie wdrażać. To rozwiązanie to też, ale teraz w tej chwili to. On jest najczęściej prezentowany na targach branżowych, było również prezentowane na targach w Hanowerze. Główną przeszkodą takiej współpracy były kwestie zaufania. Z jednej strony naukowcy bali się o swoją własność intelektualną, z drugiej strony przedsiębiorca bał się inwestować, nie mając pewności, że innowacja, która będzie opracowana, będzie skuteczna, będzie właściwa dla jego aplikacji. W tej chwili dzięki powstaniu sieci, te właściwie 3 lata temu, takie zaufanie łatwiej jest uzyskać, ponieważ jesteśmy już większą organizacją, jesteśmy multidyscyplinarni i to widać, bo te 26 instytutów, każdy ma swój profil, natomiast możemy też te swoje kompetencje w bardzo fajny sposób łączyć i w ten sposób oferować kompleksowe rozwiązania, które zapewniają większy sukces, większe powodzenie wszelkich prac badawczo-rozwojowych. Z każdym dniem jest coraz lepiej mi znane, dlatego że sieć dba o to, żebyśmy zdobywali takie doświadczenia. To, co jest pewną unikatowością sieci, to komórka, która jest komórką, to jest Centrum Oceny Technologii, w skrócie też używane ORGMASZ. Tam znajdują się brokerzy technologii, którzy nam pomagają, nam jako naukowcom, takim powiedzmy laboratoryjnym, znaleźć ten wspólny język z przedsiębiorcą. Bardzo często też oni te kontakty nam przedstawiają jako gdzieś tam swoje wyniki swojej pracy. Jeżeli my nie jesteśmy w stanie stworzyć sami biznesu, planu biznesowego, to ORGMASZ wtedy przychodzi z pomocą i myślę, że to nas w dużej mierze odróżnia od tych środowisk akademickich, że właśnie mamy takie centrum biznesowe, centrum, które zna biznes i tworzy pomost pomiędzy nauką a przedsiębiorcą. Myślę, że one są potrzebne i będą coraz bardziej potrzebne. Muszą jeszcze trochę nabrać pewnej tradycji i rozpoznawalności. To jest druga edycja Innowatorium. Pierwsze było znacznie mniejsze i o znacznie mniejszym zasięgu takim dla biznesu. Tutaj mamy dużą kampanię marketingową, która propaguje i w social mediach, i gdzieś tam w mediach, w telewizji to wydarzenie. Także myślę, że to jest dobry początek takiej fajnej tradycji.